Hejka kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja dzisiejszy odcinek rozpoczynam w aucie, bo przed chwilą byłam zrobić sobie stópki. Byłam na pedicure i zaraz jadę ogarnąć kilka spraw dla Pawła, bo wydaje mi się, że większość z was wie, że Paweł jakiś czas temu kupił mieszkanie, które w przyszłości będzie wynajmował. I to mieszkanie aktualnie się wykańcza i żeby ekipa mogła działać dalej, czyli żeby mój tata mógł działać dalej, muszę kupić kilka rzeczy. Między innymi zlew, kran i tak dalej. Ogarniam to ja, a nie Paweł, bo Paweł aktualnie nie ma w Polsce, jest za granicą, bo nagrywa odcinek do siebie na kanał, który chyba już wleciał, bo mój film jest nagrywany trochę w przód, więc idziemy teraz do Leroy Merlin, żeby to wszystko kupić. I oprócz tego zobaczymy chyba sobie kwiatki, bo w naszym mieszkaniu brakuje mi kwiata na wejściu. I może dzisiaj coś znajdziemy, zobaczymy. Jadę do sklepu, a wy w tym czasie możecie zejść na dół i zasubskrybować mój kanał, żeby to użyć z każdym filmem. I zostawić łapeczkę w górę, żeby mi pokazać, że takie luźne odcinki wam się podobają. Dojechałam już na miejsce i powiem wam, że dzisiaj jest tak piękna pogoda. W ogóle od kilku dni jest taka piękna pogoda, że aż mi przykro, że nie ma Pawła, bo chętnie bym z nim pojeździła jego cabrio. No bez niego nie będę jeździć tym autem, bo uważam, że jest za drogie i boję się, że coś zepsuję i wtedy będę musiała płacić i naprawiać i szkoda mi po prostu pieniędzy, więc nie jeżdżę jego autem, jeżdżę swoim, dorobię koszyk i idziemy szukać potrzebnych nam rzeczy. Pierwsze co przyszłam na dział ogrodniczy i zobaczcie jaki on jest wielki, tu się tu ciągnie, tu i jeszcze o tam za mną. Wow, pierwszy raz jestem w tym sklepie tutaj i jestem w szoku, jak dużo jest tutaj roślinek. Dobra, idę czegoś szukać i jak coś znajdę, to wam pokażę. Jak byłam mała, to miałam taką roślinkę i wkładałam w nią palce do środka i ona wtedy się tak fajnie zamykała. Nie będę wam teraz tego pokazywać, bo nie wiem, czy tak można, czy to nie psuje tych roślin, ale tak wtedy robiłam, że wkładałam palce i one wtedy się tak zamykały. Taka ciekawostka. Dobra, szukam dalej. Spodobały mi się takie dwie roślinki i chyba wybiorę drzewko bonsai, bo ono będzie tak bardziej w górę rosło. Zresztą widać, że tutaj rośnie w górę, więc będzie fajniej wyglądać na tej półce. Jeżeli chodzi o zlew, to Pawłowi podoba się taki. Taki zamiast u mnie w mieszkaniu, gdzie Maxiu teraz mieszka, więc bierzemy go. Jak już jestem na rzeczach kuchennych, to przejdę się jeszcze i zobaczę, może znajdę jakieś fajne gadżety tutaj. Żadnych gadżetów nie było, więc kupiłam zlew, drzewko bonsai i jeszcze takie o pudełeczko do kawy, bo nie mam w domu. Macie to, że w kasie okazało się, że to drzewko kosztuje 70 zł. Bym nie wiedziała, że ono tyle kosztuje, go nie kupiła, ale jak już byłam w kasie, to głupio bym było zrezygnować, więc po prostu wzięłam. Ale 70 zł za takie drzewko małe! Ile? Masakra jakaś! Dobra, teraz jedziemy szybko zawieźć to mojemu tacie, bo on to bardzo pilnie potrzebuje, więc jedziemy do Pawła mieszkanka. Przy okazji wam je pokażę, bo może jeszcze go nie widzieliście. Dobra, robimy mała przerwa na jedzenie, bo wiem, że jak się zagadam z tatą, to wyjdę z tego mieszkania za godzinę, a jestem już tak głodna, bo jadam tylko małe śniadanko w domu, więc przyjechałam sobie do Maczka i uwaga, uwaga, zjem sałatkę. Ostatnio tak mi posmakowała sałatka ta z kurczakiem, że po prostu jestem w szoku. Ja wiem, że ona ma pewnie tyle samo kalorii co cheeseburger i jest niezdrowa i tak dalej, ale przynajmniej mam w głowie to, że zjadłam sałatkę, a nie burgera, więc w mojej głowie jem zdrowiej. Idziemy zamawiać sałatkę. Jest jakiś nowy McWrap. McWrap Chicken Tenders. Nie, Ola, nie bierz sałatkę, nie bierz żadnego McWrapa. Ale ten McWrap wygląda dobrze. Nie. Dzień dobry, poprosiłabym sałatkę kurczak premium z sosem winegry i z sosem koparkowym. Są łódeczki. I łódeczki jeszcze poproszę. Sos śmietanowy do nich? Oczywiście, dwa razy sos śmietanowy. I do tego jeszcze poproszę lemoniatkę. I to będzie wszystko. Są łódeczki? McWrapa mogę odpuścić, ale jak są łódeczki, to ja muszę je wziąć. Ja kocham łódeczki. Kocham, po prostu kocham. Więc no musiałam wziąć. Będzie tak pół zdrowo, pół niezdrowo, bo łódeczki są niezdrowe, sałatka taka w pół zdrowa, w jednej czwartej zdrowo, o tak. Pani się ze mnie śmieje, bo ja gestykuluję i gadam do kamery, więc kończę i widzimy się jako zbiorę zamówienie. Mam już moje zamówienie, tylko odsunę się do tyłu, żeby zjeść sobie na spokojnie. Dobra, łódeczki. Koniecznie z sosem śmietanowym. W ogóle za każdym razem jak wchodzą jakieś inne frytki niż zwykłe frytki, to ja mówię, że je kocham i że one są najlepsze. Tak naprawdę po prostu wszystkie kocham. Coś pięknego. Jak już jestem, byłam w McDonaldzie i nie było ich, więc to jest chyba jakaś nowość. Mamy sałatkę i jeżeli jeszcze nie jedliście tej sałatki w McDonaldzie, to szczerze mogę ją polecić, bo jest przepyszna. Serio, jest mega dobra. Patrzcie, ona jest z kurczakiem, z serkiem, z sałatą, z pomidorem, z burakami. Jest po prostu przepyszna. Dodajemy do niej grzany, dodajemy do niej sos winegrę. Te sosy pewnie mają więcej kalorii niż ta cała sałatka razem wzięta. Ile ma kalorii sos winegrę? 467 w 100 gramach, a ja mam 40 gram. Czyli też około 200 kalorii. A sos koperkowy? No, mało, 65 kalorii. To nie jest już tak źle. To trzeba brać ten. Wlewamy całość. Ale to jest pyszne. Zamykamy sałatę. Musimy ją wytrząść. Tak.
czuję się jak Kardashianka, jak tak robię, bo one zawsze na każdym odcinku z tego ich reality show właśnie tak robią z sałatkami. Chyba będzie git. Pychotka i frytki. Widzowie, ale ja próbowałam. Chciałam jeść zdrowiej, chciałam zjeść tylko sałatkę. To nie jest moja wina, że Mac mnie zmusił do tego, żebym wziął łódeczki, bo je wprowadził do oferty. Dobra, jem sałatkę do końca i widzimy się u Pawła w mieszkanku. Jestem już u Pawła w mieszkanku i już wam pokazuję, jakie tu zaszły zmiany. Tak, prezentuje się na dzień dzisiejszy łazienka. No wiadomo, tutaj jeszcze brakuje szyby, lustra, pralka powinna stać tam i tak dalej, ale już wygląda to fajnie. Tutaj jest pokój przygotowany do malowania i do położenia podłogi. Tutaj już jest pokój całkowicie pomalowany. Jest też tutaj podłoga, ale jest przykryta. No i tutaj składa się kuchnia. Już niedługo będzie złożona. W sumie zostały tylko szafki, półki i tak dalej. No i zabudowa u góry, bo tego jeszcze brakuje. Zrobiłam wam taki szybki house tour. Pogadam jeszcze chwilkę z tatą i widzimy się w aucie. Jestem już w aucie i teraz pojedziemy sobie na mały shopping. Między innymi muszę kupić pasek, bo mój, który mam w sumie teraz na sobie, jest taki już dosyć zniszczony. Patrzcie, jak wygląda. Więc muszę znaleźć jakiś pasek i przy okazji zobaczymy sobie jakieś ciuszki już takie letnie, bo za jakieś 2,5 tygodnie jedziemy z Pawłem i z Julciem na wakacje, więc przydadzą się już takie letnie ciuszki. Zobaczymy, może znajdę coś fajnego i od razu kupię. Znalazłam taki o zwykły basicowy czarny paseczek z taką złotą klamrą. Właśnie o taki mi chodziło. Kosztuje 40 zł, więc biorę. I ogólnie, jeżeli chodzi o letnie rzeczy, to tu jest tak dużo letnich rzeczy, pięknych rzeczy, że ja po prostu muszę przyjechać tutaj tak na jeden cały dzień, żeby po prostu pójść po sklepach i zobaczyć, co jest dostępne, bo po prostu nie jestem w stanie wybrać w tak krótkim czasie, a muszę wracać do piesków, żeby wyjść z nimi na spacerek, więc biorę tylko dzisiaj pasek i lecę do domu. Wróciłam już do domku, byłam też z pieskami na spacerze i teraz możemy zobaczyć, czy nasze drzewko bonsai pasuje na półkę w korytarzu. Nie no, już widzę, że to jest za małe. Ja po prostu nie mam miary w oku. Ja miałam wrażenie, kupując to drzewko, że ono będzie tu super pasować, a nie pasuje, no. Zobaczcie. Taka jest półka duża i taki ten kwiat jest mały. No przecież to wygląda, no średnio. No nie wygląda najgorzej, ale wygląda średnio. Może coś jeszcze tutaj dostawię, jakąś świeczkę czy coś. No średnio to wygląda. Ja nie mam pojęcia, co zrobić na tej półce, żeby to ładnie wyglądało. Jak macie jakieś pomysły, co można tu postawić sobie ładnie, o, to możecie pisać w komentarzach, bo serio nie mam pojęcia. My już z Pawłem kupowaliśmy już tyle tutaj roślin, tyle tutaj jakichś ozdób i tak dalej i nic nie pasuje. Ta półka jest jakaś, nie wiem, niepasująca, w sensie nic do niej nie pasuje. Nie mam pojęcia. Mam tylko nadzieję, że to drzewko urośnie trochę większe, bo jak widać, to tutaj takie dwie łodygi idą już w górę, więc wygląda na to, że to może być takie większe za jakiś czas. Tylko po prostu muszę dbać o to drzewko. Kosztowało w końcu 72 zł, więc muszę się do tego przyłożyć, żeby ono nie padło, bo szkoda 72 zł wydać na drzewko, które zaraz padnie. Ja teraz czekam na Maksia, bo Maksiu powiedział, że do mnie przyjdzie i że chce nagrać moją reakcję na coś. Z tego co wiem, to był on u fryzjera, więc chyba będzie miał loczki znowu. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Zobaczymy. A jak już jesteśmy przy temacie włosów, to wydaje mi się, że część z was mogę zauważyć, że mam znowu krótkie włosy. Jakiś czas temu pokazywałam wam, że przedłużyłam włosy i teraz już tych włosów przedłużonych nie mam. Nie spodobała mi się do końca ta metoda, którą miałam przedłużone włosy. Były to tape-ony chyba. Takie tasiemki, które po prostu były przyczepione do moich włosów. No i nie sprawdziło się to u mnie, bo te taśmy co chwilę wystawały, nie mogłam do końca związać włosów. Jakby nie fajnie to wyglądało i wyglądało to po prostu sztucznie. Te włosy też nie do końca chciały się układać z moimi, więc stwierdziłam, że po prostu je ściągnę i teraz skupię się na pielęgnacji i odżywianiu tych moich włosów, żeby one sobie na spokojnie urosły. Więc jeżeli mam tu jakieś włosomaniaczki, to możecie wysyłać mi... Tak, cześć kochani, cześć. Wracając, więc jeżeli mam tu jakieś włosomaniaczki, czyli osoby, które tak mocno dbają o swoje włosy i jakby pielęgnują je cały czas, to możecie mi wysyłać na moim Instagramie jakieś produkty, które polecacie, jakie stosujecie i co się u was sprawdza, bo chciałabym, żeby te moje włosy były fajne, odżywione i takie zdrowe. No więc czekamy na Maksia i zobaczymy, jak wygląda teraz w nowych włoskach. I widzowie, mówiłam, że będzie miał loki? No, ja chciałem, że na łyso coś wkręcić. Nie ma szans, nie wkręcisz mnie, że zrobisz na łyso. Ale jest okej, okay, ładnie, nie? Musisz przyznać. No, jest okay. Dobra, obejrzyjcie na moim filmie, co ona mówiła, jest w ogóle na odwrót, ona tu jakoś inaczej gada. Co się kłócisz ze mną? Ładnie jest? On mówi, jest ładnie. No i chodź, pogłaszczę się. Tak, Maksia film już dawno wleciał, ja moje filmy nagrywam mocno w przód, bo my jedziemy zaraz na wakacje, więc moje filmy są w przód nagrane, ale Maksia, u Maksia widzieliście świetną reakcję na tak, głowę. Jedziemy na wakacje. Nie, nie ze mną, no tak, nie ja ze mną. Ja jadę z Julkiem i z Pawłem. Może pojedziemy kiedyś na wakacje wspólne. Dobra, ja wychodzę. Okej, okay, pa pa. Dobra widzowie, do Maksa, w sumie do ciebie chyba, nie?
No do mnie chyba. Tak, przyjechały nasze takie koleżanki, w sensie nasze, Pawła i tak dalej. Koleżanki. Tak. Nie, serio, koleżanki. Tak, koleżanki. Więc idziemy sobie z nimi spędzić trochę czasu i z nimi sobie coś zjeść. I widzimy się wieczorkiem. Ej, a Maksiu, pytanie, nie? Chodź okay. Chwilę. Idę. Jak ci się podoba mój nowy kwiat? To wygląda jakby to były fusy z kawy. Czemu tak uważasz? Nie wiem, tak mi się skojarzyło, jak patrzę. I to wygląda jak prostokątna filtrzanka do kawy. I fusy aż wypłynęły. A nie wygląda ładnie? Jak ktoś lubi fusy z kawy, to wygląda ładnie. O Boże, ty zacząłeś wszystko zepsuć. Nie, pięknie wygląda, serio. Nie no, muszę tu coś jeszcze dokupić. Koniecznie. Tak. Dobra, jedziemy. Jest już godzina 23, ja dopiero teraz się odzywam, bo jak wróciłam z tego spotkania, o którym wam wcześniej mówiłam, to przyszedł do mnie Julcio i spędziliśmy sobie razem wieczór, jedliśmy kolację, trochę pograliśmy na PlayStation. Potem jak Julcio poszedł, to zadzwonił do mnie Paweł i się zagadaliśmy, bo jak wiecie, Pawła nie ma. Wieczorem sobie rozmawiamy, żeby nadrobić cały dzień, co się u nas działo i tak dalej. I tak szybko ten czas leciał, że okazało się, że już jest pora do spania, więc ja już będę się kładła i z wami będę się żegnała. Mam nadzieję, że taki luźny film wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. Możecie też wpaść na mojego Instagrama, pamiętajcie, jeżeli macie jakieś porady odnośnie włosów, to tam wpadajcie i dawajcie mi znać. I widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Pa, pa, do zobaczenia.